W dzisiejszym odcinku 100 widzów zmierzy się na miecze świetlne. Widzowie będą mogli używać dwóch mitycznych przedmiotów Star Warsowych. A co najważniejsze, ja będę jednym z nich, a Ewela będzie musiała zgadnąć, który to ja. Jeśli lubicie takie odcinki, koniecznie zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. Witamy was w następnym odcinku z serii Ewela Detektyw i musi ona odszukać Rafała spośród 75 graczy. A więc widzowie, w dzisiejszym customie oczywiście ja się chowam i dzisiejszy custom jest bardzo szalony, bo jak słyszeliście na samym początku, możemy używać mieczy oraz blasterów. Nic poza tym i musimy mieć skina Star Warsowego lub też jakiegoś kosmicznego. Jak możecie teraz zobaczyć, mamy pełny sklep z rzeczami, które pochodzą ze Star Warsów, tak, dokładnie są one tutaj. Ja może pod dzisiejszy odcinek kupię skina, ale zróbmy tak, musicie teraz zejść na dół, zostawcie łapę w górę i napiszcie, jakiego skina mam kupić. Zobaczymy, czy ktoś z was trafił i może kupmy sobie może tego ziomeczka. O. Czyli ja teraz wchodzę do sklepu i sprawdzam, jakie są skiny w sklepie? Nie, dobra, nie robię tego, bo to by było bardzo złe. Nie, no możesz, bo jest ich bardzo dużo. Jest naprawdę bardzo dużo. Są w sumie wszystkie Star Warsowe, więc skina już znacie, zaraz dobierzemy sobie inne rzeczy. Tak jak Rafał mówił, skinów jest dzisiaj naprawdę tyle, że nawet nie ma sensu, żebym tutaj przeglądała to, tylko po prostu użyję mojego 200 IQ i też w tym razem uda mi się odgadnąć, który to Rafał. Czyli przechodzimy do mnie i słuchajcie, dobierzemy sobie do tego skina fajne rzeczy. Wydaje mi się, że plecak jest spoko. Jeśli chodzi o sam kill-off, to fajnie by tu było właśnie jeszcze wpisać Star Wars, czy coś takiego w ogóle, to no nie, to raczej, czyli musimy dobrać sobie sami. Wydaje mi się, że to może pasować. Ja oczywiście te skiny chcę dobrać tak, żeby one pasowały do siebie faktycznie, żeby Ewela też nie miała aż tak ciężko i żeby mogła zobaczyć na przykład po komplecie coś takiego, a tak naprawdę ją teraz troluję. A zobaczcie w ogóle, co mam, to będziemy tańczyć na sam koniec. I jeśli chodzi o... No weźmy sobie jeszcze, dobierzmy tutaj. No, dlaczego? Dlaczego on by nie? Czekajcie, czy jest jakaś taka? Może taka, na pewno taka się Ewelinie spodoba. Dajmy sobie tak. No i to jest mój dzisiejszy skinek, którym będę grać. Ja już jestem w grze i jak możecie zobaczyć, no tych skinów Star Warsowych, czy też kosmicznych jest bardzo dużo. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby Ewela po prostu nie wiedziała, którym skinem gram ja. Gorzej jak wyjdzie w dzisiejszym odcinku, że wcale nie mam 200 IQ i akurat dzisiaj przejdę, bo dzisiaj naprawdę będzie ciężko, bo wszyscy będą mieli takie same bronie, bo można tylko używać mieczy świetlnych i tych najnowszych broni. Także ja od razu szybko lecę na wykrzywione wieże, skaczę ze sterowca i obserwuję. Czyli ja tak naprawdę teraz wiem, gdzie nie lecieć. Ja mam pewne rzeczy już przygotowane, także ja prawdopodobnie nie będę miał żadnego problemu ze znalezieniem właśnie blasterów i tak dalej. Więc o, mamy tutaj w sumie już pierwszą rzecz, która nam się przyda. I też fajnie by było. W ogóle to jest zbudowanie, bo ja zapomniałem, tak, to jest zbudowaniem. Ja sobie niektóre bronie pozabieram. W razie czego jakby był jakiś troll, ale to tylko tak na początku. Ja przypominam, bijemy się od drugiej strefy dopiero, więc na razie zbierajcie macy, zbierajcie sobie wszystko. No i życzcie mi szczęścia jeszcze raz. Mamy pierwszą osobę i ta pierwsza osoba już ma dwa miecze świetlne, także i tutaj się teraz naśmiewa ze mnie pewnie, że padłam, ale to jest Ewela, on pewnie nie wie, że to ja. Mamy anonimowy tryb, mamy anonimowy, bo czasami robię w taką wtopę, że nie zapominam tego ustawiać, ale mamy. Ma tutaj sabatę, ma jeszcze, nie brakuje mu jeszcze nowej broni i w ogóle jestem mega ciekawa, jak to będzie na końcu wyglądało, bo w tak małej strefie tak dużo osób i wszyscy z mieczami świetnymi, to musi być fajne. Także czekamy na samą końcówkę, bo będzie się działo. No to może naprawdę ciekawie wyglądać i ja wpadłem na pomysł 200 IQ, ale nie wiem, czy uda mi się go zrealizować. Trzymajcie kciuki, bo wy możecie się domyślać, o co chodzi właśnie w tej chwili i wydaje mi się, że to może być naprawdę dobre. No i co, ja jeszcze raz przypominam, tylko miecze świetlne i tylko blastery, nic poza tym, więc ja lecę zbierać sobie rzeczy. Tylko co Rafał przez chwilkę mówił, to wydaje mi się, że mógł on polecieć na helikopter. Dzisiaj nagrywaliśmy odcinek też właśnie z helikoptera, więc wydaje mi się, że on tutaj mógł tą taktykę przejąć i ten kill-off, Rafał lubi ten kill-off, więc wydaje mi się, gracz 305, że to może być on. Tylko teraz pytanie, jak ten skin wygląda, bo Rafał siedzi w helikopterze i go nie widać. I to może właśnie jego taktyka też jest właśnie, żeby siedział w helikopterze i żebym go nie widziała. Ale dobra, zobaczmy, lecimy dalej. Jeszcze nie mogą się tutaj bić, zostały dopiero od drugiej strefy. Ta małpa jest fajna, ale tej małpy chyba nie było w sklepie. Muszę jeszcze pamiętać właśnie, że nie pamiętam, jakie tam były skiny, bo tam było tyle tych skinów, ale małpy chyba nie było w sklepie. W ogóle tutaj tak kolorystycznie jest dobrane, także wątpię, że Rafał tak aż fajnie to dobrał. Ja zawsze wszystko fajnie dobieram, ale Ewela z tym helikopterem to naprawdę jest 400 IQ, no nie? Bo nie dość, że cię nie widać, to ludzie mają ciężko do ciebie, żeby trafić, więc... O, i w ogóle ja mam coś ciekawego.
więc na chwilę się wyłączam. Rafał ma coś ciekawego. Ja tutaj obserwuję kogoś, kto albo mi nie wczytał skina, albo tylko ubrał plecak, ale ma tutaj miecz świetlny, ma jakieś odbijacze, impulsy. Ciekawa jestem właśnie, czy Rafał będzie zbierał takie rzeczy. I oni tutaj rozwalili już całą miejscówkę, widać, że tutaj współpracują z jakimś ziomkiem, busem, i wydaje mi się, że to na pewno nie będzie Rafał. Wiecie, że ziomek mi zawędził co dopiero rzeczy? On mi zawędził rzeczy, ten ziomek. Wy wiecie, o czym ja mówię, wiecie, co ja widziałem na ziemi? Ten ziomek sobie po prostu zabrał moje rzeczy i sobie poszedł, także super. Pewnie zabrał ci blastera, czyli nie wiem, jak to się tam odmienia, ale tutaj tak mi się wydaje, że Rafał mógłby wybrać takiego skina, więc muszę polować na te skiny, bo tak mam jakoś przeczucie, że Rafał takim podobnym skinem będzie grał. Kosa pasuje, tutaj fajny plecak też. Jest, miałam mówić kilow, jak to się nazywa? Miecz świetlny. Także tutaj na razie wszystko gra, ale no będzie ciężko w dzisiejszym odcinku, będzie ciężko, także ja full skupienie. O, i to jest ten sam skin, tak. Także takim skinem pewnie dużo osób będzie grało, ale czuję, że Rafał też właśnie wybrał sobie taki. O, i tutaj termal... Aha, bo nie mógł broni używać. A on sobie z wody termalkę fioletową wyciągnął. Ja teraz staram się zrobić coś złego, ale no potrzebuję to zrobić. Potrzebuję to zrobić. No, dobrze, żeby Ewela teraz nie patrzyła w ogóle. Ej, ziomeczku. Chodź tu na chwilę. Co to znaczy, żebym nie patrzyła? Tutaj Rafał mówi ziomeczku, czyli jest z kimś, a tutaj ktoś prowadzi samochód i przed chwilą jakiś gościu wyskoczył od niego. Może to Rafał ten wyskoczył i mówi do tego ziomeczka, żeby poczekał? O, tu jest jakiś ziomeczek. W ogóle tu jaki fajny skin, złoty taki. Oddał mu swoje rzeczy. Czemu on wyrzuca swoje rzeczy wszystkie? O co chodzi? Może się ktoś teamuje, nie wiadomo jak to jest. Ej, ale ja w ogóle zobaczyłem teraz, że jednak nie wszystko mi ziomek ukradł, więc jest dobrze jednak. On tutaj chyba musi iść na obiad, tak mi się wydaje. Wszystko wyrzucił z ekwipunku. Wszystko i kuca teraz i idzie strefa, także wydaje mi się, że niestety tutaj ktoś musiał iść i oddał swoje rzeczy. Chciał być dobry, ale ten ktoś drugi uciekł i... O, rybki, splasze, leczenie, ten skin, 320 gracz. No, tutaj już to tak pachnie Rafałem. Ja teraz nie mogę tak jakby eliminować graczy pod względem, jakie mają bronie. No jedynie, co, no to Rafał pewnie będzie miał rybki i na pewno, no nie wiem, tego spraya wątpię, że on zabrał spraya. No ale ciężko będzie tak na bronię patrzeć. Ja powiem tak, że no po prostu ja będę miał wszystko to, co inni, więc w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że w końcu uda mi się wygrać, ale no nie jest to do końca też powiedziane, że tak się stanie. Dobrze by było. Taktykę mam bardzo dobrą, obmyślaną na dzisiejszy odcinek, ale problem jest, ponieważ nie mogę znaleźć jednej bardzo ważnej rzeczy. Wy pewnie się domyślacie, o tak, co chodzi. Tak, wiemy, o co chodzi. Chodzi o blastera i myślałam, że może... Tutaj tym skinem jest Rafał, bo Rafał powiedział, że plecak wybrał taki fajny, który by mi się spodobał. Ale tutaj ten gościu ma i miecz świetny, i blastera, także wątpię, że Rafał tutaj gra nim. Chociaż patrzcie, i ma splasze, i ma potki, i ma rybki. No tutaj ktoś idealnie sobie wszystko pozbierał. Ten skin, o którym mówiłam, że Rafał mógł go wybrać. Także jakby Rafał tego nie powiedział, to bym uważała, że to jest on. No ale wiem, że nie, on nie ma jeszcze tej broni. Ja uważam, że w ogóle ta gra mnie totalnie troluje. I teraz jak możecie też zobaczyć tego ziomeczka, no... Dzieją się rzeczy po prostu nie z tej ziemi, że tak powiem. Nie z tej ziemi dzieją się rzeczy. No wszystko pod górkę, naprawdę. Wszystko pod górkę. Tutaj obserwuję chyba pierwszą osobę, która ani nie ma miecza, ani nie ma broni. I no ciężko będzie. Wziął sobie bawędkę i będzie tutaj chyba łowił na wędkę. Ja się zastanawiam, skąd mogę wziąć pewną rzecz. Ty już zabrali, już zabrakło na mapie. Blastery, wszystko to już ma każdy. Moim zdaniem. No ja akurat obserwuję drugą osobę, która nie ma ani miecza, ani blastera. On tutaj się chce teamować, jak ktoś go tutaj już nawala z miecza, chyba się wkurzył na niego. Aha, bo już jest strefa, wy już się możecie nawalać? Nie, jeszcze się nie możemy bić. Tutaj może niektórzy się zapomnieli po prostu. On tutaj po prostu chciał przetestować, bo ma dwa miecze świetlne i chciał sprawdzić, który jest lepszy, tak mi się wydaje. I patrzcie się, ma dwa miecze, a tamten biedaczek nie miał ani jednego i... Tutaj też ma dwa miecze. Takim mógł Rafał skinem, to mógłby być Rafał. Ja mogę podpowiedzieć tyle, że jeśli ktoś ma dwa miecze, to wyrzućcie, bo niektórzy nie mają, więc jak ktoś ma dwa, wyrzućcie teraz komuś. Na pewno Rafał nie wybrał plecaka i kilofa pod tak, żeby pasowało tu do siebie, bo miał za mało czasu moim zdaniem. Takim skinem też mógłby, a chociaż Rafał już ma takiego skina, on kupił jakiegoś nowego. Tu w ogóle co, ktoś ma w ekwipunku, jakieś nejdy, jakieś świetliki, jakieś te czwórki. Misz masz po prostu. Ja teraz przejechałem... O nie, nie powiedziałem tego. Ale w sumie wszyscy są w samochodach. Ja przejechałem teraz koło miecza świetlnego i ja dalej... O, dobra. Dobra. No,
Zastanawiałam się, bo tam przed chwilką obserwowałam osobę, która jechała samochodem, ale nie udało się. To na pewno nie był Rafał. Tutaj mamy wesoły autobus. Co tu w ogóle się dzieje? Tirami jeżdżą, samochodami, trąbią. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, widzowie, bijemy się dopiero jak ta strefa dojdzie. Pamiętajcie, weźcie się gdzieś, skampcie mocno. Ja tutaj mam jeszcze dużo czasu, bo oczywiście czekamy do top 10. Jak będzie 10 osób na mapie, to ja wtedy muszę powiedzieć, że tym danym skinem jest Rafał. Jeżeli nie zgadnę, no to przegrywam, a jak mi się uda, to będzie cud. W ogóle patrzcie się, co tutaj za typki zrobili. Pułapkę na kogoś dali sobie na przyczepkę. C4 i wywalą go w kosmos, czy nie? Jaką tutaj pułapkę goście zrobili. Tutaj gdzieś w okolicy Rafał coś mówił przed chwilką o czołgu. I coś tutaj gdzieś Rafał musi być, tak mi się wydaje. Dobra, jak zniszczyliście czołg, to kierowcę zostawcie. No i jest git. Patrzcie w ogóle, ile tutaj jest ludzi. Oni się już mogą tutaj nawalać, więc... A, jeszcze nie mogą. Zobaczmy, jak jest strefa. Dobra, strefa dojdzie, to zaczynamy bitkę. Dobra, 30 sekund. Przynajmniej mi się wydaje, że mam dosyć dobrą miejscówkę, ale czy na pewno, to nie jestem przekonany. Mam nadzieję tylko, że dostanę strefę. Jak dostanę strefę, będzie super. Nie było chyba w sklepie, ale to takiego skina mógłby wybrać Rafał, bo on lubi takie różne dziwolągi. Fioletowy kruk, dawać go! Poszedł po tego kruka? Można powiedzieć, że mam strefę. To nie wiem, gdzie do niej jechać. To helikopterem cały czas lata. Rafał kampi w kiblu, to jest on pewnie. On przybyszem gra. Rafał, czy ty grasz? Właśnie, czy ja mam w dzisiejszym odcinku karty podpowiedzi? Nie, w dzisiejszym nie masz, bo dzisiaj masz przegrać. Aha, czyli to jesteś ty. Skampiłeś się w toalecie. Na kiblu skucasz. Ej, ale tu się dzieją dymy, bo każdy z tych blasterków nawala teraz. Z tych blasterów jest tak ciężko trafić, że wow. Tego skina... Ten skin jest mało z... Star Warsowy. Więc wątpię, że go Rafał wybrał. Się nawalają przez szybę. Nawala typek. Ja można powiedzieć, że jeżdżę sobie w kółko i wszyscy do mnie strzelali, co dopiero. Myślę, że ta miejscówka może być dobra. Tutaj ktoś kampi w domku. Widzę, że dużo osób postanowiło się skampić. To w kibelku, to gdzieś tam w pokoju. Ten skin, dwa blastery tutaj ktoś ma. Nie mam jeszcze świetnego, więc wątpię, że to jest Rafał. Szukamy kogoś, kto będzie miał cały zestaw, bo Rafał tak jak tutaj stwierdził, on sobie tam gdzieś zachomikował te rzeczy. Odrzutowy plecak! Ej, 55 osób, nikt się nie chce bić, bo nie bardzo jest czym, no nie? Na końcu się będzie działo, tutaj kogoś ścina to. Wątpię, że Rafał ma takie lagi. On by tutaj narzekał bardzo, jakby miał lagi. To jesteś ty? Nie, ty byś nie nosił dwóch mieczy świetlnych. Ale świetnie to wygląda. Wszędzie słychać te strzały, wiecie, tego mitycznego blasterka. I to w ogóle nie trafia, no nie? Moją lokację możecie teraz zobaczyć, a ona moim zdaniem jest bardzo dobra. A ja myślałam, że to może być Rafał, tym skinem, czy może grać Rafał. Ale popatrzyłam teraz, że ten ktoś nosi 10 bandaży. Rafał nigdy nie bierze bandaży, także tego skreśla. Ale zaczęłam się właśnie tak zastanawiać, że może to on ma miecz świetlny, 15 bandaży i jest takim skinem białym. Widziałam go i ja mówiłam właśnie, że ty byś mógł grać tym skinem. I wydaje mi się, że ty tutaj ściemniasz i to jesteś ty. Ja nie przyznam się, którym jestem. Musisz, Ewela, zgadnąć. Teraz masz, można powiedzieć, jeszcze 31 osób i musisz powiedzieć, którym skinem jestem ja. Dzisiaj ci będzie mega ciężko. I w ogóle fajnie się patrzy, że wszyscy rzeczywiście grają tym blasterem, no nie? Bo każdy eliminuje tylko i wyłącznie blasterem albo mieczem świetlnym, tak jak z tego teraz widzę. To jest Rafał. Czy ja mam teraz zaryzykować i obstawić, że to jest Rafał? A tutaj ktoś prawie stracił swoje życie. 50 HP zostało. I ma miecz świetlny, i ma ten, i ma rybki. To może być Rafał i to jest ten skin jeszcze. Dobra, ja można powiedzieć, że jestem na razie bezpieczny, ale cały czas jakiś ziomek tutaj za mną lata. Trzeba go podwalić. Zrobimy teraz może to. Dobra, ej, tutaj naprawdę wydaje mi się, że to może być Rafał. Tutaj ty... Ja tą osobę wyeliminowałam, a czemu ją wyeliminowałam? Coś było z tą osobą nie tak. Tutaj nie pamiętam już co. On wtedy miał dwie miecze czy coś takiego? Chyba tak. Co to za plecak w ogóle? Co to mu mózg wyżera? I pierwszy raz widzę w ogóle. Musimy też na pewno patrzeć na tego skina. Ta babeczka to na pewno nie Rafał. Tu wątpię, że to jest Rafał. Okej, ja mam tutaj dosyć dobrą lokację aktualnie. Tylko trafić z tego blastera... To jest coś okropnego. I w ogóle ten skin na pewno jest dzisiaj w sklepie, a myślę, że Rafał go wcześniej nie miał, więc myślę, że to też... Mam dwóch faworytów jak na razie. Rafał, strzelaj z tego blastera, no... Czemu tak nie możesz trafić? No tak jest po prostu, 26 osób. No, traf!
Ten blaster jest... O, dobry jest, dobry, dobry, żartowałem. Ja tutaj Eweli za dużo nie mogę podpowiadać, bo ona jak tu wyhaczy. Chociaż wszyscy się teraz biją, więc... No ja tutaj teraz tak sobie robię ogólny przegląd wszystkich. Ja obstawiam, że Rafał to jest albo ta babeczka. Jeszcze miałam takiego jednego skina, ale czy on zginął? Słuchajcie, jesteśmy w kolejnym meczu, dlatego że mieliśmy trolla w poprzednim. Czyli w sumie ja mam utrudnione zadanie, bo już miałam jakiś strop, a teraz... Chociaż patrzcie się, tu jest ta babeczka, o której mówiłam, że poluje na nią i ona tutaj ma dodatkowo impulsy i ma jeszcze wyrwę. Więc Rafał może o tym mówił, więc na pewno muszę patrzeć na nią. Ja mam teraz taką taktykę, że po prostu czekam te 20 osób i jak będzie top 10, szybko tutaj przeskroluję sobie osoby i wtedy odpowiem, którym skinem gra Rafał. Trzymajcie kciuki. 27 osób. Ewela za chwilę będzie musiała zgadywać. 26 osób zostało. Dobra. Ja teraz sprawdzam, czy cały czas moje osoby są. Czy jest ta babeczka biała gdzieś? Ja obstawiłam tego typka takiego. Ej, nie ma mojej babeczki. Tutaj harpun. Ej, nie ma mojej babeczki. Ja na pewno gram tym samym skinem, co wcześniej, więc tego możesz być pewna. Dobra, jest babeczka. Użyła tutaj wyrwy teraz. Ale taki ten? Myślę, że Rafał by wybrał taką lotnię. Wątpię tak szczerze, także chyba tą babeczkę muszę już kreślić z mojej listy i patrzeć za tymi gościami. Tutaj ten Baby Yoda to nie. Pamiętam, że on coś było z nim nie tak. Ale tym blasterem to jest tak ciężko trafić, że to jest coś niesamowitego. Dobra, co może być Rafał jeszcze? Tutaj może... Chociaż ten Killow. Nie, ten Killow nie. Jaki Rafał może mieć kill-off? Fajny. Na pewno jest fajny mój kill-offik. Ja się teraz muszę skupiać, Ewela. Właśnie teraz myślałam, że może to byłeś ty. Dobra, ten typek jeszcze, ale wcześniej nie pamiętam, żeby był jakiś gościu z takim tym. Ej, ale żeby z tego trafić, to naprawdę trzeba mieć takiego farta. Dobra, to chyba nie jest Rafał. Ej, ciężko, nie mam totalnie pomysłu, który to może być ty. Dobra, to może. Ej, tutaj wszystkie takie same osoby praktycznie zostały. Te same skiny. 21 osób. No jeszcze masz trochę czasu, Ewela. 11 osób zostało jeszcze. Skończyły mi się osoby. Dobra, to ja obstawiam gracz 316. Bo to może być Rafał, jak on zostanie na końcu, to może być. Ja na razie fragów nie mam żadnych, bo to jak mówię, żeby tym trafić... Trzeba mieć farta. O, to może jeszcze Rafał, ale on nie, pewnie nie tańczy. On by mi nie przesłał serduszka na pewno. A może tym czerwonym gościem ty jesteś, co? Mogę ci dać kartę podpowiedzi. Ale jest tylko jedna i nie wiadomo, czy jest fejkowa, czy prawdziwa. Mam blastera. Czy ty sobie robisz ze mnie jaja? To są jakieś w ogóle nowe osoby. Ten typek. Dobra, ta babeczka biała padła już. A tamten 319 chyba? Tutaj w ogóle ktoś ma 4 wyrwy. Skąd on ma tyle wyrw? Fotek na pewno nie. Ten też wydaje mi się, że nie. Tutaj wydaje mi się, że też to nie. Nie, wydaje mi się, że nie jest Rafał. Ej, czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście, widzowie, co się tu wydarzyło, co dopiero? Ej, no nie wiem, Rafał. 7 osób zostało do końca. Tu w ogóle ile rybek ktoś ma? Myślicie, że to jest Rafał? Tyle rybek ma? Ajajajajaj! Nie, żyje. Ewela, 5 osób. Dobra, ryzykujemy. Ja muszę być teraz cicho, bo Ewela będzie wiedziała, co ja robię. 4 osoby, muszę powiedzieć. Ej, a ja nie mam pewnej rzeczy, którą miałem wcześniej. Sam ktoś się podpalił. Dobra, 3 osoby. Nie wiem, które to ty. Też nie wiem, Ewela. Chciałbym wiedzieć, naprawdę. Ty 4 wyrw nie będziesz miał. Pan wiesz, być może będę miał. Czekaj. 12 osób. Dobra, jedna osoba, dobra, nie jest. Dobra, obstawiam tego. Na razie ten najbardziej, 10 osób zostało, także nie mogę już zmienić zdania. Uważam, że to jest Rafał. No, nie jestem pewna na 100%, więc czuję, że w dzisiejszym odcinku przegram, ale jak to jest Rafał, coś mi się wydaje, że on mógł być tym czerwonym. No i jak widzicie, moje 200 IQ dzisiaj zawiodło. Którym czerwonym, Ewela, jestem? Ale tak myślałam, że jesteś czerwonym. To daję ci jeszcze jedną szansę, dawaj. Nie, no wątpię, że ty miałeś 4 wyrwy. Dobra, to zadaję też ten czerwony. Wow. Nie, to nie jesteś ty, on padł! Co tu się stało? Patrz, on miał rybek. Ja nie widzę, nie wiem dlaczego nie mogę go obserwować. Gratulacje! 10 rybek miał. No i do następnego, trzymajcie się, piona. Na razie.